Wielki sukces zawodników klubu sportowego Jaguar Krosno-Odrzańskie na Mistrzostwach Polski w karate. Odbyły się one w Żarach, które było dla naszych zawodników bardzo gościnnym miejscem. Zawodnicy zdobyli łącznie 19 medali. Dodajmy, że rok temu były 3. Jest to najlepszy wynik w historii na imprezie tej rangi. Łącznie wywalczyli 5 złotych, 2 srebrne i 12 brązowych medali. Podział był wiekowy, także od 7 do 21 plus roku życia, każda kategoria to był osobny rocznik. No i po prostu wygrywaliśmy, czy tam zajmowaliśmy medale w odpowiednich rocznikach, zarówno w kata, czyli w pokazie, jak i w kumite, czyli w walkach. Wyróżnienie należy się multimedalistom, którzy udowodnili, że można jednocześnie wykonywać poprawnie technicznie kata i być jednocześnie dobrym w bezpośredniej walce z przeciwnikiem. Taki wynik poprzedzają mozolne przygotowania. Zaczęliśmy już wakacje obozem, no i obóz procentuje. Osoby, które były na obozie, potem zdobywały medale. Część oczywiście pojechała się uczyć, młodsze stopnie, białe pasy, żółte pasy, no a część zdobywała nawet po 2 medale. Nawet mamy takiego, co zdobył 2 złote i w kata, i w kumite. Także przygotowania trwały, a teraz będziemy się szykować na Mistrzostwa Europy. Kuba trenuje od 4 roku życia, już w sumie 7 lat i dojeżdża do Krosna Odrzańskiego ze Świebodzina. Na pewno warto jest przyjeżdżać i bardzo fajne są treningi. Jak się przygotowywałeś? Możesz zdradzić, jak się przygotowywałeś do tych mistrzostw teraz? Trening. Jeszcze raz trening, tak? Dawid jest zafascynowany karate od 8 lat. Tutaj, jeżeli chodzi o treningi, to sensei Dawid bardzo dobrze nam tłumaczy wszystko i po jakimś czasie można się wszystkiego dużo nauczyć. Ale karate to nie tylko chłopcy, to sport również dla dziewcząt, co udowadnia Kinga. Od przedszkola mi się to spodobało i zaczęłam trenować i trenuję aż do teraz. Jak to Ci się podoba? W jakim sensie mówisz, że to Ci się podobało? Zaczęło mi się podobać styl ćwiczenia i ogólnie techniki i to mnie czasem uspokaja. Łącznie klub sportowy z Krosna Odrzańskiego na Mistrzostwach Polski reprezentowało 24 zawodników.